wieczór, pani Beato. Pojawiły się nowe dowody w sprawie oskarżenia pani córki. Będziemy wznawiać śledztwo związane ze śmiercią pani męża. Ale czy to oznacza, że Paula będzie miała normalną... Jeżeli pani córka będzie współpracować, niedługo może odnowa cieszyć się życiem. Zapraszam na komendę jutro o 10:00. Coś się stało? Wznawiają sprawę Poli. W nocy w stodole znaleziono zwłoki młodego Wotyki. Czemu uznaliście, że ofiara została zamordowana kijem? Wszystko na to wskazuje. Sekcja zwłok, kij zostawiony na miejscu zbrodni. Miałem nadzieję, że już się nie spotkamy. Będziemy musieli współpracować. Właśnie rozmawiałem z Iwem. Jeżeli mam wrócić, chcę mieć wolną rękę. Twoja malutka Pola siedzi od roku w więzieniu. Masz coś dla mnie? Czy ja cię kiedyś zawiodłam? Jest wszystko. Już niedługo wszystko się skończy, wrócisz do domu. Do świata, który mnie nienawidzi. To jest dla niej jedyna szansa. Nie musicie mi się przedstawiać, bo i tak mnie to nie interesuje. Przez to, że jestem lekko tyły, trochę wolniej biegam. Dobrze, ja wiem, dałem ciała, rozumiem. Przepraszam. Chcę go do pomocy. Słucham? Wznawiamy sprawę o kryptonimie jan.kow.ski. Czemu się bronisz? Bo mnie boli, pomogę. Dobra, spierdalaj. Wznawiamy sprawę Jankowskiego? Jak to rozszyfrowałeś? Dostałem wiadomość, będą na miejscu wcześniej. Dajesz kopertę i po sprawie, tak? Nie tak się umawialiśmy. Chłopak już nie żył, jak go układali kijem. Spójrz na to realnie. Szybciej mnie tu zabiją, niż w ogóle ruszą sprawę. Sprawdziłem wszystkich. Żadna z tych osób nie była związana z Jankowskim. Tu nie chodzi o nich, tylko o ich dzieci.